Halo, halo, cześć, tu znowu Gimper, dzień dobry moi kochani, witam was przeserdecznie w Darkest Dungeon. Kurwa, no Darkest Dungeon po raz kolejny. Okej, okay, wyjebaliśmy trochę cashu na naszą awanturniczkę, żeśmy ją zupgrade'owali, no trzeba. A, to mi przypomina, że nie zdjąłem z naszego przyjemniaczka trinkietów. Tak w kontekście cashu ja się też nie martwię, bo mamy tu też dużo tych trinketsów do zarządzania nimi. I właśnie, tak żeśmy jej to zdobyli. Plus 15% punktów życia maksymalne. Ale czy ja nie chcę jej boostować raczej obrażeń? I chyba chcę już, chociaż to jej odejmuje szybkość. Plus 15 obrażeń, minus unik troszeczkę wtedy by wszedł. Znowuż, czy my mamy jakiś plus do obrażeń tutaj bez takich wielu minusów? Plus 13% ochrony. To jest ciekawe bardzo. A, mam już taki naszyjnik dla awanturniczki. Ciężko tutaj o coś więcej tak naprawdę. Fajne byłoby coś, co daje szybkość. To są zawsze dobre itemy. No niestety mam ich bardzo niewielką ilość. Raczej jest coś, co odejmuje mi szybkość w zamian za. Dobra, lecimy w takim razie stricte na obrażenia. Tobie potrzebujemy też, tak, zdjąć z Ludel. Zdejmujemy to klasycznie, nadajemy to. Dobrze. Ty masz. Też zrobiliśmy małego upgrade'a. Tutaj dwójkę do obrażeń, tu do obrażeń, żeby oni mieli cokolwiek. No dużych kwot na pewno nie będę na nich wydawać. Wyślemy też sobie Ludel. Nie tu. Tylko wyślemy też sobie Ludel na jakąś medytacyjkę delikatną, ale to drogie. Może być taniej? Ale tu nic nie upgrade'owałem jeszcze, ciekawe. A możemy, dobra. Obniża koszt leczenia, jak różganku na przykład. Super, zawsze do przodu, nie? Dobra, i tak sobie zrobimy. Idź tu. Tu sobie pójdziemy posprzedawać część trinketów. Tak naprawdę. Co my sobie możemy sprzedać? Plus 3 kryty, to jest fajne. To jest fajne, plus 3 kryta, plus 3 szybkości, jeżeli chcemy po nocy szczególnie chodzić. Plus 20% do szansy na zwiad, to jest fajne. Mam dwa takie nasze iniki dla awanturniczki, to jeden mogę póki co sprzedać. Plus do szansy wywoływania krwawienia, plus do odporności na krwawienie, to jest nawet spoko. Plus odporność na przesunięcie, minus 1 szybkość, to jest też ciekawe. Myślę, co my tu ciekawego mamy. Ten kamień krwi jest taki... średniawy, dobra, to jego wywalimy sobie. I teraz mamy jeszcze K, żeby może mał trawersa z letargu wyrzucić. Tak bym chciał. 975, a można troszeczkę taniej? Nie można. Dobra, to mał trawersa z letargu, leczymy w takim razie. I dobra, możemy ruszać w takim razie, słuchajcie, na Knieje. Zbadać 90% sal. Do wygrania szata maskująca plus 15 unik, jeśli pochodnia powyżej 7,5. Minus 20% do odporności na ogłuszenie. Jest to spoko. Naprawdę, plus 15 uniku to jest dużo, bo to w przypadku niektórych postaci może prawie podwoić nam tą wartość. Więc naprawdę to będzie dobrze. Tu sobie na ściągawce przerzucę tylko na World, żeby sobie to widzieć, co tu się dzieje. Tu już widzę, co będziemy potrzebować. Dobra, przechodzimy do zapasów. Jest to, aha, jest to długość średnia. To słuchajcie, jeszcze jakiś trinket w takim razie sprzedajemy, bo nam braknie cashu. Plus odporność na choroby też jest całkiem ciekawe. Krwawą kość na Arlekina nie mam już więcej. Dla awanturniczki szansa na wywołanie krwawienia to sprzedamy. Plus 20% do szansy przesunięcia i to też sprzedamy. Dla trendowatego, nie? Plus 4 unik, to jest fajne. Minus 20% odporności na przesunięcie. W gruncie rzeczy, jak będziemy mieć zaraz szatę, plus 15 unik. Okej, okay, zależną od pochodni, ale... Dobra, i niech tak będzie. Chodźmy w takim razie. To jest tak, długość średnia. Więc jak najbardziej idziemy w 24 sztuki jedzenia. 2 klucze, 2 łopaty, to w ogóle na dzień dobry. I 14 pochodni. I zobaczymy co dalej. Pozostały nam 3 kaple. Więc tak, zrobimy sobie wszystkiego po parę sztuk. Tak naprawdę, żeby... To jest takie też. Tu chyba nie potrzebujemy jakoś bardzo tego. No. Pójdziemy sobie tak, żeby mieć trochę tych rzeczy na różnego rodzaju sytuacje. Bo się to przyda po prostu. Pyk, 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 jedzenie, klucze, łopaty, pochodnie. Wio! Zaczynajmy. Okej, okay. Knieja, knieja, knieja. Ty utknąłeś jak chomik w dupie geja, jak mawia klasyk. Zaczynajmy.
O nie, picie mi się skończyło, jakże niedobrze. Zwiad, zaczynamy. I mamy walkę na dzień dobry i salę ze skarbem na jeszcze dzień dobrzejszy. No, tą krwawą rozprawę mogłem jej zaupgrade'ować, ty jesteś zaupgrade'owany. Oj, ty masz nie takie skille, co powinnaś mieć, ale masz kurtynę, więc możesz być z przodu na start, spoko. Kurtynę tylko, że masz na drugim, no ale git. Bądź z przodu zatem. I ty masz te plus 4 szybkości w pierwszej rundzie, więc możesz tą kurtyną zabijać jednego na start, spoko. Ty masz z kolei żelaznego łabędzia, ale masz szybkość na tyle małą, że Jester praktycznie zawsze będzie przed tobą. I to jest super, zaczynajmy. Najwyżej zaraz się zmienimy. Szalony zębacz, który mają wściekłe pościgi. Okej, zaskoczenie, pięknie. Dobra, to co, zaczynasz ty w takim razie. Może czy doskok awanturnika. Prędzej chyba to, bo to nam daje największą szansę na zabicie kogoś. Tak naprawdę. I spróbujmy tu. Dziesiątka. I odporność, razy dwa niestety. Dobra, kurtyna. Unik, Jezus, jak źle. Ale tragedia, co? Dobra, robimy breakthrough. To pozadajemy obrażenia, a jednego zabijemy. I okultyzm może kogoś zabije? Nie zabije. Ale dupowato. Bardzo niedobrze. Unik, ale słabizna, co? Dobra, no i wchodzą krwawienia na awanturniczkę. Wchodzi krwawienie na Dismasa. Nie wchodzi. Bardzo słabo to powychodziło, przyznaję. Dobra, ty zaczynaj w takim razie, ziutku. O, tutaj. No, jakiś krytyk za 3, spoko. Niech tak będzie. Ty się jeszcze nie ruszałeś i ty się jeszcze nie ruszałeś. No, obydwu mamy 100% szansy na zabicie? Chyba nie. No, dobra, tu już riposta działa. Unik, znowu, zobaczcie, jakie... O, faktycznie, oni mają uniku 24. I tutaj boli brak solówki. Boli brak solówki. A to celność zmniejsza, a nie uniki. No, dobra. Okej, co my zrobimy? Zmniejszymy sobie stres. Żeby to mieć ściągnięte już na dzień dobry. Dobra, to jakiś wściekły pościg znowu. Za bandaż na zdjęcie krwawienia, bo nie ukrywam, że tyle obrażeń to jest dosyć dużo. To koniecznie. No i ledge break. Jezus, ale oni uniki robią. Co za kurwisyny. Co za psy, zobaczcie ich. Zobaczcie, co oni wyrabiają. Odporność, całe szczęście. Dobra, co, czym mamy największą szansę trafienia? Tym. Doskok na tego i dobrze, zabity. Nie zwróciłem uwagi na to i zobaczcie, jak to się kończy. Rekonstrukcja 21, bardzo ładnie. Ballada. Balladyna. No i zdechnij, rzesz. 8, pięknie. O kurde, no żeśmy tutaj kombinatoryki narobili. A się okazało, że niepotrzebnie. A się okazało, że niepotrzebnie. Skrzynia zawiera pamiątki. Pięknie, 6 herbów, zawsze spoko. Każda pamiąteczka to jest krok do przodu. To mały krok dla człowieka, ale dla Karła ogromny. O, żeż w kurwę, dobra, okej. Zacznijmy od czarodziejki, żeby ją załatwić. Gigantem zaraz się zajmiemy. Dobra, kurtyna, nie można. To grzybiczne działo. Solówką trzaskamy. Bardzo dobrze. Artyleria odchłani. No tak trzeba, czy uściskiem ją przyciągnąć. Na przesunięcie tylko 30% ma. Dobra, to ściągnijmy pannę czarodziejkę. Zapraszam do pierwszej linii. Doskok awanturnika, spróbujmy tego zabić. Brakło, niestety brakło. I breakthrough nie zabije. Ojejku, to niedobrze bardzo. Unik, jejku, niefortunnie. Bardzo, bardzo wszystko niefortunnie powychodziło. Dobra, tu unik, całe szczęście. Naznaczenie. Unik i riposta. Dobrze, okej. Zarodniki dezorientacji, zaczyna się. Dobra, dostał pysk w zamian i okej, poprzemieszowywał nas wszystkich. No to kombinujemy, tak. Ty zrób... Odsuń się do tyłu. To się przyda. Ty doskok awanturnika. Tutaj? Nie chcemy stresu. Zdrowie sobie wyleczymy tym okultystom, ale nie chcemy stresu. Okej, to było niesympatyczne, przyznaję. Kurtyna. Dobrze, dobijmy. Żeby mieć już z głowy. I awanturniczka z trzeciej pozycji może zrobić krwawą rozprawę tu. Unik niestety, gigant. Dobra, okej. Gałęziaste poskromienie brzmi... O kurwa! Chciałem powiedzieć, że brzmi groźnie. Ale brzmi przejebanie. Okej, dobra, przyspieszmy się. Strzał z bliska tu nie zadziała.
Dobra, spróbujmy puszczać krew z niego. No żeby tylko nie... O kurwa, teraz jego ruch. Ja pierdolę! Unik. Ale fuks. Ale fuks. Lecz się. A, jak dobrze. Cudownie. Dobra. I nakurwiamy psa. Mogliśmy krwawienie na niego wrzucać w sumie. Dobra, i co my zrobimy? Zrobimy to, to zniszczymy truchło. Nie, zmniejszymy mu obrażenia. To będzie bardzo ważne, żeby mu zmniejszyć odporność. Kurde, ale słabo. Unik, bardzo niedobrze. No i co, puszczamy krew z niego, tu nie ma co. Odporność, zobaczcie. Nie ma co stresu redukować. Przyspieszajmy się, zwiększajmy celność i szansę na krytyka. Zarodniki dezorientacji, to jest w miarę spoko. Powiedzmy, że mam na tyle dobrze skomponowany team, że tutaj to poprzesuwanie na mnie robi dużo krzywdy tak naprawdę. Klątwa osłabienia na ciebie, koleżko. Dokładnie, zmniejszone obrażenia. Doskok awanturnika, dzień dobry. Bardzo ładnie. Żniwa, dzień dobry, bardzo ładnie. Kolejne krwawienie. 5 na turę i tu leci breakthrough. I obrażenia w ciebie. No niestety to była jedyna możliwość tam awanturniczkom. Nie! Kurwa, 14, dobrze, żeśmy mu zredukowali te obrażenia, ale i tak jest groźnie. Dobra, tutaj krwawionko. Mariusz Max. Aha, ty nie możesz się wyleczyć, to jest dopiero niedobre. To było niefajne, przyznaję. Ósemak serdeczny. Oj, nietrafienie. I to może nas kosztować. Unik, jakie szczęście, cudownie. On i tak zginie na początku swojej tury. Przesuń się tu, coś tam. Dobrze, i ty zrób rekonstrukcję. 6 do przodu jesteśmy. Odporność i kurtyna. Do widzenia. Kurtyna światła, dziękuję. Okej, to było trudne, ale podobało mi się. Strasznie fajna walka. Zwiadzik. Dobra, i mamy za chwilę kolejną walkę. Ty idziesz do przodu. To mi się podobała mi się ta walka w opór. Strasznie mi się. Co tu się stało? Ty się wycofaj. Ty się zamień tu, ty się zamień tu. Dobra, elo. Kluczyks. Bardzo ładnie. Akty własności są bardzo ważne. Okej, potężna ektoplazma. Zaskoczenie, znowu, zobaczcie jak dobrze nam to idzie. Czy któryś z nas ma tutaj jakąś szansę na szybsze zaskoczenie, o czym ja nie wiem. Szabrownik kniej, szansa na zwiad, spoko. Plus obrażenia do nadrealnych i plugawych. O, nadrealny, ektoplazma, spoko. To wiemy w kogo ty lejesz. Tutaj proszę bardzo, szybko ręki. Ona też jest, szabrownik. Pogromca plugawych, to też fajne. No nie, nie mamy takich rzeczy. Ciekawe, no dobra, okej. Zacznijmy. A jak my zaczniemy? Przede wszystkim nie chcemy stresu. Tak, obrażenia zwykłe przeżyjemy, ale nie chcemy stresu. Tak, dobra, rezygnujemy w takim razie z solówki naturalnie. Pozostają nam tu żniwa. Ale to jest niedobre, bo nie mamy dużo odporności na krwawienie. No dobra, spróbujmy. Może tutaj się nam poszczęści. Nie poszczęściło się aż tak jakbyśmy chcieli. Czy nie wiem czy było możliwe, żeby nam się poszczęściło tak jak chcemy. Dobra, zabijmy tego. Głupio rozegrane, bardzo bez sensu. Ten tu doskoczył, ta nie wiedziała co zrobić. Dobra, ten ma odporności na wszystko. Ale lepsze to niż breakthrough. Zobaczmy co ta ektoplazma robi. Cios z bagien, jozin z bazin. Dobra, tu piątka, nieudane to i spoko. Dobra. Chcemy próbować wbijać mu to krwawienie. Jak on ma 80%? Nie, to chcemy wyjebać na tyły w takim razie. I to jest spoko. Dobra, teraz tak, rekonstrukcja. Chyba na samego siebie. Plus 6, dobrze. Musimy się troszeczkę podleczyć. Cytokineza, czyli się nasza ektoplazma powiększa. Bardzo dobrze, że w tego ziutka. No i bardzo ładnie. Decimated. Trachamy tu za 13. 8 KP tam pozostało. Ciebie wyleczy. Critical heal za 42. Jakby ktoś miał wątpliwości jeszcze. Dobra, tu redukujemy stres. I tu może wystrzałkiem. Okej. Idzie całkiem spoko, przyznaję. Dobra, ty idź naprzód. Właśnie, ty bądź tu, bo ty masz dużą szybkość. Jeżeli ty będziesz przed nią, to potem się okaże, że będzie jakaś lipa totalna, nie? Tak jak przed chwilą się zresztą okazało. Zwiat. Sekretny pokój jakiś może? Nie, ale widzimy tutaj bitwę. I tutaj kolejne rzeczy.
O wow, zobaczcie. Całą lokację widzimy, super. To się nazywa dobra mapa. Nie widzimy niestety sekretnego tego, dobra. Więc tak, na pewno pójdziemy sobie tu na bitwę. Dobra, za chwileczkę sobie zaplanujemy, co? W jaki sposób pójść? Ale to jest bardzo, bardzo proste w takim razie, bo tu prawie nie ma bitew. Zobaczcie, jeszcze tylko 3 bitwy, 4, jak się uprzemy, przed nami. I spoko, dobra, to mega. Porobimy to sobie na 100% w takim razie. Plecak zawiera coś wartościowego. Sympatycznie, żarcie nie uda nam się dopchać. To nie wiem, zjedz ty, super. I mamy bitwę. Wchodzimy. I co my tu mamy? Okej, dobra. Ta starucha jest, będzie tutaj denerwująca. Spróbujmy ją jakoś sprawnie załatwić. Dobra, kurtyna. Dokładnie tak, pięknie, 19. O to chodziło. Truchło spuchło. Oj kurczę, unik nie fajnie, ale riposta włączona tak czy siak. Na ciebie tu przyciągnijmy, żebyś nam stresu nie wrzucał, broń Boże. Ze zwykłymi obrażeniami okultysta sobie radzi bezbłędnie, ale jester, który musi leczyć dużo stresu, to są zawsze problemy. Są zawsze problemy, zobaczcie, 19 stresu i już pochodnia spada. I fryj. Przemieszowuje wszystkich. No bo tak, na pewno pochodnia. Na pewno... czy żniwa? A można z niego zacząć już lać to krwawienie tak naprawdę. Dobra, nie. Jeszcze ballada. Póki co. Niepokojąca inwokacja po raz drugi. Trzeba będzie już leczyć stres. Zobaczcie, znowuż nam światło redukuje. No spróbujmy tego załatwić. Z odporności razy 2. Temu redukujmy obrażenia. Dobrze. Breakthrough. I okej. W miarę załatwiony ten tutaj. I ten zredukowane obrażenia. To jest dosyć fajne. Jezus Maria. Krytyk za 25. Ty skurwysynu psie. Osłab go jeszcze raz. Odporność weszła. No niesamowite. No trzaskamy cię jak się da. Dobra, teraz tak. Ty się musisz jutek wycofać zaraz. Bo musisz leczyć. Jak nie zaczniesz leczyć, to będzie bardzo niesympatycznie. Dobra, żyjemy. Trucizna za ile? 80? Możesz leczyć, a tylko z 2 ostatnich. No ale dobra, i tak idziemy do skok, żeby być na pierwszej pozycji. Dismasem. I ty się wycofaj tu, w takim razie. Dobra, zaczynamy redukować sobie stres tutaj. Żeby nie było problemów na pewno żadnych. Krwawa rozprawa jak najbardziej, krwawienie w cenie. 4 obrażenia na rundę. Niedobrze, bo znowu nas przemieszowuje. Ale krytyka dostał w pysk, cudownie. Dobra, ty jesteś z tyłu, więc jest szansa spora, że wyleczysz. On i tak zginie na początku tyry. Okej, okay, krytyk. Zajebiście. Zrób tutaj. Bo liczę, że uda się wyleczyć jeszcze jego kosztem. Uda się, cudownie. 13, zajebiście. Do przodu. On i tak ginie na początku swojej tury. Więc zabijemy go boleśnie, krwawieniem. Cudownie. Okej, rubin i akty własności. Pomyślmy teraz. Pomyślmy teraz. No właśnie, jest dosyć ciężko. Powiem tak, odpuściłbym te rubi, wziąłbym te akty, bo naprawdę... nie dla akta. Bo naprawdę jest to dobry fest. Klucz bym se raczej zostawił, bo tam mamy jeszcze salę ze skarbem. 1000 golda, a klucz? Dobra, zrobimy tak, wyrzucimy szmaragd. I damy rubin. Wyrzucimy portrety, weźmiemy kolejne 6 aktów. I co, czy tu może sobie zrobimy obóz? Nie, obóz spróbujemy sobie nawet na końcu zrobić. Dobra, pójdziemy tu. Tu jest to. Nie. Serum. Dobra, sorry. Kolejne 3 akty. Zobaczcie. I kolejny szmarak. No nie możemy tego wziąć za bardzo. Brałbym te akty, naprawdę. Szarpał je jak Rexio szynkę.
Bo jest ich tu dużo i to mi się podoba bardzo. To mi się bardzo podoba. Tu idziemy zbadać sobie kolejne sale. No bo tu używamy łopatę. Spoko będzie zużyć już te dwie łopaty, bo tu nam się slocik zwalnia. Tak w sumie tą jedną możemy teraz w razie czego po prostu wyrzucić, bo wtedy spróbujemy pójść jakoś tak, żeby na te przeszkody nie natrafić. Ostrożnie z pochodniami, bo z nimi może... O Jezus, kurwa, się zagadałem. Brawo, Tomek. Dobra, to tylko stres. Dobra, Goldiksa nie wezmę. Dobra, tu porobię. Na chatka Baba Jagi tam była, widzieliście? Ciekawe. Się zagadałem. Bez sensu. I wlazłem w pułapkę jak głupek. No ale dobra, zdarza się. Przywara let's playowca, co? Patrzę za pićkiem, bo mi się skończyło i go nie mam. Ale idzie nam nieźle. Po tym jak pierwszy raz żeśmy dostali taki hardy wiep tutaj, to się spodziewałem, że teraz będzie masakra za każdym razem. A tak naprawdę jest całkiem spoko. Rozbrojenie. To pierwszą wyprawę trzeciolevelową mieliśmy po prostu taką pechową, nie? A teraz to już idzie w miarę spoko. Dobra, walka. Okej, okay. Interesująco. No to sru. Nie chcemy stresu. Riposta włączona. No jednak stres będzie, ale dobra, od razu zdjęty pajac i tyle. Oznaczenie niestety dostał. Dobra, krwawienia nie ma sensu, tłuczemy to po prostu. Trzeba to zabić, tyle. Zdejmuj stres. Bardzo ładnie. Bardzo sympatycznie. Czy chcemy jakąś rekonstrukcję? Czy może klątwa osłabienia? Dobra, osłabimy to na dzień dobry. Mamy szansę, odporność. No tak, na osłabienie 60% aż. Jozin z bazin tutaj, na dwie pierwsze linie. I awanturniczka dostała ogłuszenie, dobra. Lecimy tak, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, to może na... Ciebie? Wow, heal za 40, to lubię. To jest fajne. I ty może, czy chcemy redukować stres? Nie. Chcemy się przyspieszyć w takim razie, żeby się ruszać tuże na pewno przed nim. Puszczenie krwi może nie. Dobra, robimy doskok w takim razie po kolejną ripostę, żeby to przedłużyć. Ty dostajesz tutaj i dobra, Jozin z bazin znowu. I znowu riposta, bardzo ładnie. Dwie odporności na ogłuszenie, jest to sympatyczne. Strzał z bliska, dzień dobry i okej. Okay. Wielka entoplazma, ektoplazma porobiona, sorry. Cudo. No są herby, no ale nic z tym nie zrobimy. Możemy wywalić łopatę. Dobra, tak zróbmy. Ty idź na pierwszą linię. Awanturniczka dosyć sporo HP straciła. Zaraz użyjemy trochę jedzenia na to. Serum. Kur, no zobaczcie, kolejne pamiątki. 24 akty, 24 herby. Kurwa, mistrzostwo świata, naprawdę. Coś przegenialnego. Dobra, ja bardzo chętnie bym sobie poszedł na, słuchajcie, na obóz, na koniec sam. Idzie nam na tyle dobrze, że możemy to zrobić tak naprawdę. Kolejne pamiątki, 6 herbów. Dobra, pożywienie i tak nam się już nie skończy tak naprawdę. Więc zróbmy tak i weźmy herby. Bo pożywienie nam się już na 100% nie skończy. A, obozowisko będziemy robić, to nie będziemy mieć. Dobra, to głupio zrobiłem. W takim razie. Okej, musimy zbadać 90% sal, czyli dwie możemy tutaj odpuścić. Pójdziemy tu i w dół. I będziemy mieć z głowy wszystko. Jak nas głód znowu nie zaatakuje, to jesteśmy na zero. O, proszę bardzo, mapa. Ty głupia babo, byśmy mieli, co my byśmy mieli? Byśmy mieli skarb prawdopodobnie z tej mapy. Dobra, doskok na tę artylerię. Kurda, może tych chwytaków zabić. Ciężko się zdecydować. Oni mają bardzo dużo ochrony. Dobra, lecimy w działa. Będziemy je tu ściągać i próbować zabijać. Żeby te chwytaki były tam z tyłu. Jeb. 11, bardzo dobrze. To będzie trudne. To będzie bardzo, bardzo trudne. Może krytyk? Kurwa, uniknie, dobrze. Breakthrough, to zabijemy trzy. Kurwa, o Jezus, jak źle. Zaczyna się. Jezus, znowu unik. Ile wy macie? No mają trochę tych uników. Oj, to będzie kutasiarstwo, co tu się zaraz zadzieje. Dobrze, że on jest naznaczony, bo będziemy go killować, a on będzie walił riposty. To jest tyle dobrze. Tak naprawdę, no ale tego nie mogłeś zabić, no nie. Dobra, rekonstrukcja. Oj! Ła! Plus do szybkości, koniecznie. Spróbujmy tego załatwić. Dobra, jeden pękł.
Chociaż tyle dobry. Kolejne naznaczenie. Kolejna riposta. No i tutaj musimy się teraz modlić, żebyśmy nie zdekli. Musimy się bardzo modlić. Death's Door. I czy Dismas przeżyje? Może zdechnąć. Ja pierdolę! No i chuj. Ty nie było nic do roboty, wszedł heal za zero. Kurde felek, no i tyle. Aż żałuję, bo mam poczucie, że nijak go nie mogłem uratować. I to było strasznie niedobre poczucie. Chyba ty zezdechniesz. Oj, 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 oj. No nic, no dokończymy to bez niego. Bo tu nie ma już walk, ale szkoda, no był to Dismas, był to nasz kochany Dismas, słuchajcie. Last Dismas, I gave you my heart. No niestety, będą jeszcze inni, ale kurwa szkoda. Tak se powiem. Niepowetowaną stratę żeśmy odnieśli. Wykurwiej. Oj. No nic, no ciężko tu było coś z tym zrobić tak naprawdę i to... Tego nie mogę sobie tutaj darować. Że ten heal wszedł za zero. Kto to kurwa wymyślił, żeby heal wszedł za zero? No ale niestety jest to okultist. Raz kryt za 42, a raz heal za zero. O, zamach za cały jeden. Szkoda, że dopiero teraz. Takżeśmy ich poredukowali. Kurde, no może trzeba było te klątwy walić wcześniej. Może to był mój błąd. Minus 100% obrażeń ma. Zajebiste. Może i to był mój błąd. Dobra, pomyślmy teraz rozsądnie. Potrzebujemy to wziąć na pewno. Te glamra to chuj. Weźmy to. 1000 golda. To zamiast klucza, bo po skarb nie idziemy, bo tam jest walka i tak. Pradawna trumna. Szybko sprawdźmy sobie ją. Tu nic i mamy szansę na pozytywne quirki. Dobra, to bierzemy. Nie ma nic, okej. You can get items, items, items. No nic, zrobimy obóz, żeby się tam doleczyć do końca. Nawet chyba nie będziemy robić obozu, bo mamy za mało żarcia na to. Czy jakiś co zrobimy, to tam umiejkami to tam trzaśniemy, nie? Na razie to skończmy, tak? To się zaraz będziemy decydować, co robimy. Worek jest pusty. Faworek. No i dobra, ostatnia sala w takim razie i kończymy. Smutno jest dzisiaj. Nastał smutek w związku z tą stratą. Głównie dlatego, że dużo pieniędzy poszło. Dobra, zaatakował nas głód, więc obozowiska w takim razie nie robimy, bo potracimy zdrowie tak naprawdę i wracamy do osady. No i smutek, pierwsza duża strata. Długo żeśmy się trzymali bez śmierci, ale pierwsza duża strata. No i jest smutno. Pamiątek w chuj, okej, pamiątek naprawdę obrodziło. Fajny item. No ale cena powiedzmy dosyć spora. John Cena, wow, zobaczcie. Zobaczcie te herby. 36, 24 ditsy, czyli akty. Coś cudownego. I wchodzą trzy popiersia jeszcze. Czwarty level, zobaczcie. Ziomeczek już czwarty level. Dismas stary, no nie, tak go lubiłem. Każdy to był Dismas po prostu. Szulernie, aktywność zablokowana. Szynki zamtu z minus 50%. No dobrze. Ludel odzyskał, lazaret, Mautravers uleczony. Cudownie. Ty na pewno jesteś Dismasem tak naprawdę. Na pewno jesteś Dismasem. To ty Dismas, to naprawdę ty. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Cześć. O kurwa, bez softboxów byłem. Zapomniałem se. Dobra, sorry.